wszystkim proszę zwrócić uwagę, ta przestrzeń. Odzyskaliśmy ją, przywróciliśmy intencje architektów Ewy i Marka Dziekońskich. Nagle okazało się, że to rzeczywiście jest dzieło architektury. O to nam chodziło. Szereg nowych elementów, wszystkie one mają za zadanie jeden cel. Sprawić, że będzie się wracało do panoramy racławickiej, że ona nie tylko będzie obowiązkowym punktem wizyty we Wrocławiu, ale też no, będzie jakby prowokować do tego, że po jakimś czasie ponownie. Dlaczego? Dlatego, że chcieliśmy i zrobiliśmy to, tworzyliśmy pewną bogatą ofertę. Tutaj można wielokrotnie jakby dowiedzieć się o tym, nie tylko o samym dziele, tym imponującej kreacji Jana Styki i Wojciecha Kosaka, ale też i o historii, jak powstawała, jakie były burzliwe losy, kto ją stworzył, bo przecież była ta wspólna praca 9 malarzy, którzy przez 9 miesięcy bardzo intensywnie pracowali, aby no, pozostawić sobie coś, co jest unikalne w skali polskiej. Wreszcie też bardzo nam zależy, stworzyliśmy stosowną ścieżkę opowieści dla dzieci, bo to jest szczególny odbiorca. Mało tego, zmieniliśmy charakter tak zwanej małej rotundy, miejsca, które do tej pory było no, pewnym przygotowaniem, czy takie miało za zadanie, do tego, co czeka widza na platformie centralnej, tam, kiedy staje naprzeciw obrazu Styki i Kosaka. W małej rotundzie ulega jakby no, magii XXI wieku, tamten monumentalny z kolei ekran ciekłokrystaliczny, ten mapping. Wszystko to znowu jakby jest ukłonem w stronę i naszych odbiorców, ale też i czasu, w którym przyszło nam żyć. To, co XXI wiek nie wypada, nie można, nie potrzeba inaczej. Ta wiedza jest bez porównania bogatsza. Te efekty, które dostarcza chociażby dźwięk towarzyszący opowieści, którą wysłuchuje się na platformie, sprawią, że to poczucie, bo na tym to polega, że się jest wręcz uczestnikiem tych wydarzeń, będzie jeszcze większe. Czegoś takiego nigdzie indziej się nie przeżyje. Co niezwykłe i nas ogromnie cieszy, to ten pomysł ze schyłku XIX wieku. Ta magia tej swoistej iluzji, takie 3D, proszę zobaczyć, nadal nam towarzyszy. To się nie zestarzało. To się, że tak powiem, nie zmieniło. Tak jak te sto kilkadziesiąt lat temu nasi przodkowie, lwowiacy, przychodzili tam i patrzyli i otwierali szeroko oczy, mówiąc wow, to dzisiaj też da się tutaj usłyszeć. Koszty dość ogromne, no, imponujące, to jednak 30 milionów złotych. Środki, które pozyskaliśmy zarówno z Unii Europejskiej, dzięki hojności Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz naszych zasobów finansowych. Czas, remont, modernizacja się nie skończyła, ona jeszcze trwa do końca września, ale myśmy zrobili wszystko, żeby tym, którzy z takim utęsknieniem, z taką jakby no, atencją odnoszą się do tego miejsca, dać tę satysfakcję. Teraz, właśnie wakacje. W tym szczególnym momencie, bo mamy świadomość, że no nie wiemy jeszcze, co nas czeka. Zatem doprawdy zrobiliśmy wszystko, a dzisiaj, no cóż, przychodzi nam się cieszyć, że oto za chwilę kolejna grupa ku swojemu, mam nadzieję, zadowoleniu, będzie uczestniczyła w jedynym, niepowtarzalnym misterium. Bo to jest misterium, obcowanie z tym dziełem, przeżycie go, doświadczenie czegoś takiego nigdzie indziej się nie doświadczy. 11 milionów ludzi i proszę zobaczyć, cały czas ta fascynacja, te zauroczenie, ta, jak się okazuje, tęsknota obowiązuje. Czy to nie może nas cieszyć? Ano bardzo cieszy.